Słowo Boże wyznaczone na dzień dzisiejszy, 4 września, zapisane jest w Psalmie 47, 2 wierszu oraz w Ewangelii według świętego Jana w 14 rozdziale, wierszu 18. Psalmista pisze: Boże, dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię. Pan Jezus zaś mówi: Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Krzysztof Krawczyk w jednym ze swoich utworów śpiewał: Upływa szybko życie, jak potok płynie czas, za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. Przychodzą w życiu takie chwile, kiedy trzeba się pożegnać. Odchodzący, jeśli nie jest to odejście w wieczność, pociesza nas i siebie słowami: Wkrótce się zobaczymy. Zapewnia, że będzie pamiętał, będzie przekazywał dowody swej pamięci. To tak niedługo, jeszcze chwila, a znowu się zobaczymy. Również Jezus w obliczu swojej śmierci, napełniony miłością, mówił do swoich uczniów z czułością i troskliwością matki lub ojca, który pozostawia osamotnione dzieci, bo nadeszła godzina odejścia z tego świata i opuszczenia przez to najbliższych. Żegna się z uczniami. Mówi do nich: Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. A oni już niedługo nie będą się cieszyć Jego widzialną obecnością. Dlatego pociesza ich, że to nie jest rozstanie całkowite, ostateczne, wskazując na radosne spotkanie z nimi, gdy będzie już uwielbiony po prawicy Ojca. Uczniów Jezusa ogarnia smutek. Może zadają sobie pytanie, czy wykorzystali właściwie czas, kiedy mogli z Nim dzielić każdy nowy dzień? Czy okazali Mu miłość taką, na jaką zasługiwał? Ogarnia ich smutek. Czy okazali Mu pełnię szacunku? Dlatego Jezus pociesza ich, mówiąc: Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Odejście Jezusa z tego świata przez śmierć krzyżową nie będzie równoznaczne z osiereceniem ludzkości. Jezus bowiem tylko w sposób widzialny niejako zniknie z tego świata. Realnie pozostanie obecny tak w swoim słowie, jak i sakramencie. Owszem, zbliżała się śmierć Jezusa i chwila, kiedy miała się zakończyć widzialna obecność Syna Bożego na ziemi. Jezus jednak nie zamierzał opuścić nas. Krótko po śmierci miał powrócić przez swoje zmartwychwstanie, by potem wrócić do swego Ojca w niebie, ale pozostać w Kościele aż do końca świata. Zbliżała się zatem nie tylko Jego śmierć, ale także Jego stałe życie we wspólnocie Jego uczniów. Kończył się jeden etap działalności Jezusa w świecie, a zbliżał się nowy, w którym pozostaje obecny, a jest nim Kościół. Dla uczniów żyjących w Kościele będzie już czymś oczywistym, że Jezus, Syn Boży, jest w swoim Ojcu, gdyż jest Bogiem współistotnym Ojcu. Wszyscy w to wierzymy. Uczniowie żyjący w Kościele poznają również to, że są w Nim, a On w nich, czyli będą wierzyć, że jest tak, jak sam Jezus zapowiada: Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. To poznanie mamy przez Tego, którego Jezus obiecał posłać i posłał, przez Pocieszyciela, Ducha Świętego, który wprowadza nas we wszelką prawdę,
jak pisze Marcin Luther, oświeca, poświęca i w prawdziwej jedynej wierze w Jezusa Chrystusa utrzymuje, a tym samym utrzymuje w społeczności z Jezusem. Jesteśmy więc jednym ciałem. W tym ciele On, Jezus, jest głową, a my Jego członkami. Wszyscy razem wraz z Chrystusem tworzymy jedność podobną do winnego krzewu. Jesteśmy tak ściśle zjednoczeni z Jezusem Chrystusem jak latorośle z ożywiającym je pniem w winnym krzewie. Z Niego bowiem żyjemy. Jeszcze tylko krótki czas. Jeszcze chwila. To darowany nam czas łaski i zbawienia. Korzystajmy z tego czasu, dopóki my sami nie przeminiemy, aby wówczas, gdy Jezus przyjdzie ponownie na ziemię na sąd, do każdego z nas mógł powiedzieć: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Amen.